Grażyna Bąkiewicz, a u nas w domu opowieści dzieci fabrykanta. Przed obiadem ten sam czerwiec 1866 roku rozdział, w którym dzieci wyprawiają się na wodny rynek. Wiadomość, że budowa kolei nie będzie kontynuowana, wstrząsnęła miastem. Zewsząd słychać okrzyki, że stała się straszna niesprawiedliwość jednak woli cara sprzeciwić się nie można. Z wielkim żalem przerwano budowę. Dzieci mają wrażenie, że spoczęła na nich ogromna odpowiedzialność. Od spotkania z morską kobietą może zależeć bardzo wiele. Najtrudniejszy jest pierwszy punkt: dotarcie na wodny rynek. Jeszcze nigdy same nie przeprawiały się na drugą stronę traktu Rokicińskiego. To szeroka arteria, którą suną niezliczone pojazdy. Chłopskie furmanki wyładowane kapustą i kartoflami. Furgony z węglem i belami bawełny, dorożki, lakierowane bryczki, omnibusy, dyliżansy zaprzężone w sześć koni. Trzeba bardzo uważać, by nie dostać się pod końskie kopyta. Jedyna szansa to wypatrzyć lukę między pędzącymi pojazdami i teraz! woła Matylda i dziewczynki przebiegają, ciągnąc za ręce karola. Uff, udało się. Na wodnym rynku jest mnóstwo straganów. Wiejskie kobiety w kolorowych wełniakach sprzedają jajka, masło, mleko i oskubane kury, a na obrzeżach rozbrzmiewa muzyka, bo zawsze trafi się jakiś kataryniarz. Jest Buda z panoramą czyli obrazkiem, który ogląda się przez szkło powiększające i wiele innych atrakcji. Dziś najciekawsza jest Morska Kobieta z Oceanów Południowych. Pokaz odbywa się w byle jak rozłożonym namiocie. Napis umieszczony przy wejściu głosi: Wstęp pięć kopiejek. Nie do wiary! Pięć kopiejek? Ale my nie mamy pieniędzy. No to nie zawracajcie głowy! krzywi się brodacz, zagradzający wejście. Przed namiotem wije się kolejka tych, których stać na bilet. Wychodzący podśmiewają się cichcem, ale nie zniechęcają czekających na wejście. Chyba że ktoś usłyszy szeptane pod nosem słowo szwindel. Ci, co nie mają pieniędzy, kręcą się w pobliżu, licząc na łód szczęścia. Niektórzy próbują dostać się do środka, wpełzając pod płachtą namiotu. Matylda uznaje, że warto spróbować. W końcu, zaradność to cecha, którą pochwalają rodzice. Kto idzie pierwszy, zgłasza się Adela. Jest najodważniejsza. Obserwuje chłopaka, który z winnym ruchem daje nura pod uniesioną płachtę i już gotowa pójść w jego ślady, ale w tym momencie rozlega się krzyk. Chłopak został przyłapany. Puszczaj pan, to boli wrzeszczy, gdy wielkie łapy właściciela budy zaciskają się wokół jego ucha i ciągną mocno do góry. Chłopak wije się jak piskorz i płacze, ale jak tu nie lamentować, kiedy urywają ci ucho? Mali szajblerowie mają ochotę uciec, jak wszyscy inni, którym niedawno roiło się w głowie, że wejdą do namiotu podstępem, ale w tym momencie rozpoznają chłopaka. To on! Adela trąca Matyldę łokciem. Ten, co śmiał się z taty. Ale też ten sam, co zatrzymał powóz i uratował Karola, mówi Matylda. Dziewczynki mają w pamięci słowa taty. Winne są chłopcu pomoc, jeśli będzie jej kiedykolwiek potrzebował. To chyba właśnie jest taka chwila. Proszę zostawić go w spokoju. Matylda staje naprzeciw rozwścieczonego właściciela namiotu. Trochę się boi, że i ona zostanie zapnięta za ucho i podniesiona do góry, ale otuchy dodaje jej obecność sióstr, które dzielnie stają po obu jej stronach. Trzy małe dziewczynki niewiele znaczą wobec złości i tego olbrzyma, ale dołącza do nich Karol i uwiesza się ramienia mężczyzny. Kto wie, jak skończyłaby się ta zwada, gdyby nie ludzie, którzy zgromadzili się wokół. Zostaw, to dzieci Szajblera, wzburzona przekupka rzuca się na pomoc, okładając z gbura ścierką. Chcieli wleść za darmo, dyszy ze złością brodacz. Ha, 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 śmieją się wszyscy, traktując jego słowa jak dobry żart. Szajbler mógłby kupić tę twoją budę razem z morską kobietą i pewnie nawet by nie poczuł, że coś wydał. Widząc, że ma przeciwko sobie tłum, brodacz zostawia dzieci w spokoju. Chodu! woła chłopak i cała czwórka rusza za nim. Biegną na skraj rynku. Tam, za robotniczymi domami, świeżo zbudowanymi przez tatę, stoi maluśki domeczek. Wpadają do środka i zamykają drzwi. Dzieci diabła? A niech mnie! Teraz wy mnie uratowaliście. Jesteśmy, więc kwita, mówi Adela, rozglądając się ciekawie po wnętrzu. Jest tu tylko jedna izba, a w niej stół, dwa krzesła, łóżko. Wodniarka z poobijaną miską i koślawy warsztat tkacki. Nie do wiary, że cały dom może zmieścić się w tak ciasnej klitce. Chodźcie na dwór, coś wam pokażę. W rogu podwórka stoi duża klatka, a w niej gołębie, ulubione ptaki łodzian. Mnóstwo ich fruwa nad dachami domów. Chłopak otwiera klatkę, a potem wkłada palce do ust i wydaje przeraźliwy gwizd. Ptaki zrywają się do lotu i zataczają nad rynkiem koła. Adela i Karol są zafascynowani dźwiękami wydostającymi się z ust chłopca. Po kilku próbach i oni potrafią gwizdać. Matyldę interesuje jednak coś innego. Widziałeś ją? pyta: Kogo? Morską kobietę. Widziałem. Jaka jest? Ma płetwy zamiast rąk i rybi ogon. Jej skóra jest wyschnięta, i na pierwszy rzut oka widać, że potrzeba jej wody. A niech to biegnijcie do domu, nim wasi rodzice rozpoczną poszukiwania radzi chłopak. Rzeczywiście, pora wracać, żeby pilnować źródeł. Przejście na drugą stronę ulicy jest łatwiejsze niż uprzednio, ale w bramie stoi mama i, przykładając rękę do oczu, rozgląda się po okolicy. Widzi, jak dzieci przebiegają między furgonami. Oj, tym razem już się nie upiecze. No cóż, czasami człowiek ma więcej przygód niż by chciał. Wszystko przez morską kobietę mruczą zmierzając w stronę rozgniewanej mamy. Ciąg dalszy nastąpi.